Dobra, witam was w ten niedzielny... O, chciałem powiedzieć poranek. W ten niedzielny dzień, jakby to można tak ująć. Mam nadzieję, że to w niedzielę. Czekajcie, bo ja to nagrywam we wtorek. Nie wiem, kiedy wystartuje Tour de France. W sobotę wystartuje chyba normalnie. Dobra, drugi etap przed nami. 177 km. Końcówka taka sama jak we wczorajszym odcinku. Także znowu będziemy walczyć o... walczyć, matko. O jakieś bonifikaty. Znowu faworytami Alaphilippe, Woods, Van der Poel, Van Aert i te sprawy inne. Przechodzimy do wyścigu, bez zbędnego gadania, lecimy z tym. Dobrze, zostało nam 20 km do mety, zaraz rozpoczniemy tutaj pierwszą taką hopkę. Zobaczymy, jak to się wszystko rozłoży w czasie. Jest tutaj każdy nasz zawodnik, prawie każdy z przodu, ale tam pojedziemy też tymi mniej znaczącymi zawodnikami z tego względu, iż gdyż ponieważ... A niech robią zamieszanie, co się tam będziemy bawić. Dobra, no póki co Paulus jest tylko z przodu, ale on nas nie interesuje, bo chodzi o Urana. Dobra, Uran też dociągnął, także jest git. Jest super, jest spoko, fajnie. Ucieczka dogoniona, z tyłu został Tio Hart. Gdzieś tutaj sobie jedzie, nie wiem, czy on się przewrócił, czy co zrobił, ale no nie jedzie. Peletonie, także kicha. Zobaczmy, jak tutaj jeszcze panowie. No tutaj ci ze słabymi górami zostają oczywiście. A jest Ikita, jest Uran, jest Paulus. O to chodziło. Dobra, Uran, możesz zwolnić, nie musisz tak cisnąć. Paulus może trochę poprowadzić. Zobaczymy. O, znowu Asgren chyba atakował, albo nie. Zobaczymy. Asgren i Alaphilippe. Jest tutaj Van Aert, też się przeciska. Także jest cała trójka z przodu. Urana trzeba pilnować, żeby tutaj był z przodu. Ikita też jest z przodu, Valgren z przodu, wszyscy z przodu, super, o to chodziło. Dobra, temu damy żel. Wszystkim w sumie damy żel, 10 km, o, Bizeger został. Dobra, to możemy ich już na automacie wypuścić. Czekajcie, Kort Nielsen, kogo chroni Kort Nielsen? Ikita. No dobra, no to chroń go. Tutaj automacik. Uran sobie jedzie na spokojnie, Paulus ciśnie. O, już jakieś tutaj mamy przerwy, wyrwy. Kto tutaj został? Cosnefroa, Pedersen, McLay. Także no, dzieje się, dzieje. 6 km do mety. Kto tutaj jest z przodu? Czekajcie, bo tu już mi się to wszystko pokićkało. Uran prowadzi razem z Ikitą. Mocno pocisnęli, ale chodziło o to, żeby Paulus był z przodu. Dobra, Paulus, teraz ty pociśniesz troszeczkę. Uranowi damy już żela. I zaraz rozpoczniemy ostatni podjazd. To jeszcze spokojnie, spokojnie. Paulus, dobra, lecisz na automat. Tutaj też tym panom zaraz automat się włączy. I jest tutaj z przodu Barguil, jest Demar za nim. I o, czyżby Demar powalczył o coś wielkiego? Może, kto wie, kto wie. Dobra, automat, automat. I się skupiamy na tej dwójce. Dobra, Uranem zaatakujemy, a tym zwolnimy. Dobra, nie, jednak to był zły pomysł. Ajajaj. Nie wiedziałem, że... Myślałem, że odjadę. A tu jeszcze Alaphilippe jest, jest Uran, jest Van Aert znowu. I czyżby znowu Van Aert? Czy tutaj jeszcze Valverde próbuje doskoczyć? Nie. Wygrywa Alaphilippe przed Van Aertem i my znowu trzecie miejsce. Znowu jakieś bonifikaty wpadną. Ciekawe, czy zaliczyli tą przewagę czasową naszemu zawodnikowi, tej ogólnie całej naszej trójce. No i będzie ciekawie, będzie ciekawie. Rigoberto Uran póki co pokazuje, że jest mocny. Żebym go przypadkiem nie zajechał gdzieś na pierwszych etapach, a potem na górskich będzie odstawał, bo to by było niezbyt ciekawe doświadczenie. Sprawdźmy, jak to się wszystko prezentuje w wynikach. Victory for Alaphilippe, tak, zaliczyło 8 sekund przewagi plus jeszcze bonifikaty, także no już tutaj sobie ładnie robimy przewagę. 20 sekund plus minus, nie no, niecałe 30 sekund nad Valverde. A wydaje mi się, że z Valverde myślałem, że powalczymy, ale no jednak też ma dobre statystyki. No 30 sekund nad Pogaczarem i Rogliczem. Także no fajnie, po drugim etapie się to prezentuje. I co? Żegnamy się dzisiaj. Przechodzimy do kolejnego etapu, którym będzie etap trzeci z Lorient do Pontivy. 180 km, chyba w końcu sprinterzy powalczą. Dobra, dzięki za oglądanie, do kolejnego odcinka, do jutra, cześć!